Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, z tym, że to powitanie ma miejsce na początku nowej pory roku, a mianowicie jesieni. Wczoraj właśnie taką porę roku rozpoczęliśmy, przedwczoraj zakończyliśmy lato, mam nadzieję, że to była pora cudowna, że to był czas wakacji, czas wczasów, czas poznawania ludzi, przyrody, kraju i tak dalej, i tak dalej. Weszliśmy w nową porę, a jesień to taki właśnie czas, kiedy nam ma towarzyszyć taka refleksja, zaduma nad przemijaniem, nad sensem naszego życia. Patrzymy na przyrodę, która tuli się do snu zimowego, wprawdzie jest jeszcze ciepło, no ale proszę Państwa, właśnie to ciepło, już to takie, że tak powiem, resztkowe ciepło. Widzimy liście, które spadają z drzew, widzimy trawę, która też powoli już usycha i zmienia barwę, te liście bardzo kolorowe, bardzo pięknie, bardzo szeleszczące. To wszystko jest takie cudowne, ale jednocześnie zmusza nas, jak powiedziałem, do takiej refleksji, do takiej zadumy. Zechciejmy tej zadumy, że tak powiem, nie unikać, niech ona nam towarzyszy, bo to świadczy o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy myślą o swoim życiu, myślą o swoim życiu w sensie jego przemijania i myślą o swoim życiu, które jest właśnie takim życiem pielgrzyma na tej ziemi. Kochani, drodzy telewidzowie, jest 24 września, jest 25 niedziela zwykła. Co to oznacza? Oznacza to właśnie, że jest to ostatnia niedziela tegoż miesiąca, a wkrótce rozpoczniemy nowy miesiąc. Będzie to miesiąc październik, w następnej niedzielę. Jak wiem, październik to jest taki miesiąc bardzo ważny. To jest miesiąc różańca, miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Do tego zechcemy przygotować się. Może te nasze różańce gdzieś tam się zawieruszyły, może gdzieś tam w jakiejś szufladzie leżą. Więc proszę bardzo, jest cały tydzień czasu na to, żeby wyciągnąć je, żeby je przygotować i w październiku wziąć się, jak to się mówi, do roboty różańcowej. Też miesiąc październik to jest miesiąc, kiedy studenci rozpoczną nowy rok akademicki. O tym myślę, że w następnej niedzielę Państwu powiem. W każdym razie też już pozdrawiam studentów. Dobrze, drodzy Państwo, przygotujcie się do nowego etapu pracy, który Was czeka. Kochani, właśnie jak powiedziałem, 25 niedziela zwykła, ale ta niedziela też ma taki element bardzo ważny, a mianowicie jest to 109 Światowy Dzień Migranta i uchodźcy. To właśnie dzisiaj powinniśmy pomodlić się za tych ludzi. Migranci to właśnie ci, którzy szukają, jak to się mówi, miejsca na tej ziemi. To ludzie, którzy się przemieszczają z miejsca na miejsce, wewnątrz kraju, bądź też gdzieś tam za granicę. To są ludzie, którzy wędrują za chlebem, którzy opuszczają rodziny, ojczyznę z powodów często ekonomicznych, ale także nieraz wojen i prześladowań, a także terroru. Jeżeli chodzi o uchodźców, to uchodźca opuszcza kraj ze względu na prześladowania, ze względu na zagrożenie życia, wolności lub zdrowia. I właśnie tacy ludzie u nas w naszym mieście, w naszym kraju przebywają, to właśnie uchodźcy z Ukrainy. Dlatego też właśnie ten dzień dzisiejszy niech będzie okazją takiej modlitwy i zadumy i okazania szacunku tym ludziom, którzy wędrują, którzy chcą mieć, jak to się mówi, lepsze miejsce na ziemi, którzy chcą żyć bezpiecznie i którzy chcą też mieć smaczniejszy kawałek chleba i lepszą, bardziej płatną pracę. Niech ta właśnie refleksja towarzyszy nam w tę dzisiejszą niedzielę. Drodzy Państwo, gdy będziemy, bo przecież gdybyśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus opowiedział swoim uczniom następujące przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Mówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli, wyszedłszy ponownie około godziny 6-9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: dlaczego tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli: bo nikt nas nie najął. Rzekł im: i wy idźcie do mojej winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego zarządcy: zwołaj robotników, wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny, otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatnie do godziny pracowali, a z równałeś ich z nami, którzy znaleźliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denarę mówiłeś się ze mną, weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno uczynić mi ze swoim co chcę?
czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry, tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kochani, no właśnie, myślę, że ta Ewangelia, jej treść troszeczkę też nas zbulwersowała, no bo jakżeż to cały dzień pracował człowiek, cały dzień pocił się i otrzymał denara, a ten, który w ostatniej chwili przyszedł, też otrzymał denara. Więc taka ekonomia zbawienia nie zawsze zgadza się z naszym myśleniem, z naszym właśnie tego rodzaju, czy z naszą koncepcją, jeżeli chodzi o nasze właśnie w tym temacie myślenie. Właśnie tak po ludzku myślimy. Pan Jezus ma inną koncepcję na temat zbawienia. Popatrzmy na dobrego Łotra. Jak to się mówi, przez całe życie oszukiwał Pana Diabła, w ostatniej chwili wykiwał Pana Boga i poszedł do nieba. No tak to jest, że przepraszam, że właśnie ludzie na zbawienie pracują przez całe życie, a czasem właśnie to zbawienie można osiągnąć w jednej chwili. Tak to już jest. Myśli moje, Bóg mówi, nie są myślami waszymi, a myśli wasze nie są myślami moimi. Ale proszę Państwa, uwaga, nie znaczy to, że można przyjąć taką koncepcję. No skoro jestem młody, użyłem świata, bo służę lata, a przyjdzie czas, kiedy zestarzeję się, wtedy wezmę się za różaniec, wtedy zacznę chodzić do kościoła, wtedy zacznę pracować nad sobą. Tak, no można tak pomyśleć, ale proszę Państwa, jest to bardzo niebezpieczne myślenie, jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Tak nie można myśleć, tak nie można zakładać, że ja grzeszę po to, że Pan Bóg mi przebaczy. Jeżeli grzeszę, to dlatego, że jestem słaby, dlatego, że coś mi tam nie wychodzi. No i oczywiście właśnie ta ekonomia zbawienia, ekonomia, którą nam proponuje Chrystus, niech będzie właśnie ekonomią, którą stosujmy w naszym życiu. Nie odkładajmy naszego zbawienia na potem, naszych modlitw, bo pamiętajmy, na starego śmierć za pasem, a ty młody, chodź tymczasem, tak? To było, przepraszam, że takie myśli troszeczkę, że tak powiem, poważne i ciężkie tutaj Państwu przedstawiam, no ale takie jest życie, tym bardziej, że właśnie jesień, którą rozpoczęliśmy, zmusza nas do tego rodzaju refleksji, właśnie takich refleksji bardzo poważnych, takiej bardzo poważnej zadumy nad sensem życia, nad przemijaniem i nad naszym zbawieniem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc wrzesień i wprowadzi nas w nowy miesiąc październik. Zostańcie z Bogiem.